Ponieważ różaniec jest modlitwą trudną nieraz nawet dla dorosłych, a szczególnie w dzisiejszym świecie, to myślę, że w tym odcinku warto też poruszyć sprawę motywacji do pracy. Motywację możemy podzielić na wewnętrzną, kiedy robimy coś sami z siebie, albo zewnętrzną, kiedy w formie jakiegoś w cudzysłowie nacisku przychodzą do nas impulsy, które sprawiają, że mamy większą ochotę do wzięcia się do pracy. U dzieci ta motywacja, mam wrażenie, występuje bardziej naturalnie nawet niż u nas dorosłych, wystarczy ją tylko odpowiednio pobudzić. I myślę, że na drodze poszukiwania jakichś sposobów motywowania uczniów, dzieciaków do pracy, najważniejsze jest to, żeby sobie uświadomić, że dla dziecka nagrodą jest to, co jest nagrodą dla dziecka, a nie dla nas. Często zdarza się, że jako dorośli wybieramy i nagradzamy dzieci takimi rzeczami, które ucieszyłyby nas, czyli tą przysłowiową książkę albo encyklopedię, który każdy z nas dostawał, jak tam dostawał pasek i tego typu rzeczy. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać, że to nie zawsze jest nagroda dla dzieci. Więc jeżeli znajdziemy coś, co dziecko naprawdę motywuje do pracy i coś, co to dziecko uważa za nagrodę i mu to postaramy się dać, to dziecko będzie naprawdę świetnie pracowało. Te wszystkie rzeczy, które ja stosuję jako motywatory bądź nagrody na zajęciach, podzieliłabym na takie trzy kategorie i od razu zrobię tutaj gwiazdkę. Bardzo, ale to bardzo staram się nie używać słowa nagroda na te rzeczy. Dlaczego? Bo to jakby wywołuje taką reakcję, że cały czas musimy coś robić dla nagrody, a bez tej nagrody tego nie zrobimy. Oczywiście dzieci tak nie myślą, ale im więcej je będziemy tak wychowywać, tym częściej tak może się stać. Nie mówię, że tak się stanie, ale tak właśnie może się stać. A poza tym religia jest takim przedmiotem, gdzie no jednak nie chcielibyśmy odnieść takiego wrażenia, że chodzimy na nią tylko dla nagród i że wierzymy w Pana Boga tylko i wyłącznie dla osiągnięcia jakiejś konkretnej materialnej czy niematerialnej nagrody. I dlatego ja zawsze zamiast mówić o nagrodzie, to mówię o tej ostatniej kategorii, o której zaraz powiem, że jest to swego rodzaju pamiątka z zajęć. Pierwsza grupa naszych motywatorów to jest taka grupa motywacji takiej bardzo naturalnej, czyli taką nagrodą, taką motywacją do dobrego zachowania może być sam fakt dobrego zachowania. To znaczy nagrodą za dobre zachowanie jest to, że ja się dobrze czuję i wszyscy wokół mnie się cieszą, ponieważ potrafię razem z całą grupą współpracować. To jest taki pierwszy motywator. Drugim motywatorem i swego rodzaju nagrodą jest samo uczestnictwo w zajęciach. Pamiętam, jak kiedyś w szkole integracyjnej na dodatek była taka sytuacja, że chłopczyk z orzeczeniem bardzo dokazywał, bardzo mocno i nauczyciel wspomagający, który był na zajęciach, powiedział, że wyprowadzi go po prostu do innej sali, żeby mógł się uspokoić, na co Filip zareagował jeszcze bardziej histerycznie, że nie, bo przecież on chce być na zajęciach. Więc jeżeli będziemy prowadzić te zajęcia w taki sposób, że dzieciaki same będą chciały na nie przychodzić, to dla nich nagrodą będzie już sam fakt tego, że mogą w zajęciach uczestniczyć. Drugą grupą naszych nagród motywatorów są rzeczy, które, tak jak powiedziałam, są nagrodą dla dzieci, ale niekoniecznie muszą być czymś materialnym. Zawsze doskonale sprawdza się zabawa. Dzieci uwielbiają zabawę. U mnie na przykład w grupach możemy się godzinami bawić w dobrego pasterza. Zresztą ja też się mogę w to godzinami bawić razem z nimi. I taka obiecana zabawa, że jeżeli uda nam się wszystko zrobić, będziemy się świetnie zachowywać, to na koniec się pobawimy, działa w zasadzie zawsze. U mnie jeszcze takimi innymi nagrodami tego typu może być na przykład zaśpiewanie jakiejś konkretnej piosenki, które dzieci lubią, zatańczenie konkretnego tańca, które lubią, albo, uwaga, dłuższe opowiadanie.
Dlatego też opowiadania na katechezie przedszkolaka są takie długie, bo moje dzieci po prostu strasznie te opowiadania lubią słuchać. Ja później muszę wymyślać coraz dłuższe. Jak idą do szkoły, to mi już te opowiadania zajmują 40 minut, ale słuchają, coś z tego wynoszą, więc to jest również nagroda dla mnie. No i trzecia grupa nagród, już takich bardzo mocno motywujących, ale jednocześnie takich pamiątek z zajęć, to jest coś, co dzieci mogą ze sobą zabrać do domu. Oczywiście tutaj pomysłów może być bez liku, ja się podzielę tym, co ja stosuję i są to takie rzeczy, na które też nie musimy wydawać mnóstwa pieniędzy, a dzieci naprawdę będą bardzo, bardzo cieszyły. Pierwszą taką rzeczą są pieczątki. Ale nie takie zwykłe pieczątki, tylko takie rysowane na rękach za pomocą takich flamastrów do ciała. Ja polecam szczególnie jedną markę, dam ją w opisie. Po prostu wypróbowałam już kilka, te mi się jakoś najbardziej podobają. Są dostępne w takiej popularnej sieci księgarni na E. I możemy za pomocą takich flamastrów, ponieważ one są w różnych kolorach, robić dzieciom na rączkach różnego rodzaju pieczątki. U mnie taką podstawową pieczątką jest serduszko, przy czym ja to dzieciom robię zawsze na prawej ręce, ponieważ jestem praworęczna, nie będę w stanie sobie teraz zrobić, ale proszę. Mamy tutaj narysowane takie serduszko. Oni się z tego bardzo, bardzo cieszą. W ogóle mówią, że ich to zawsze łaskocze, jest z tego duża frajda. A przy okazji możemy dostosować to, co rysujemy do tematu naszych zajęć. Czyli takim podstawowym jest serduszko. Ale na przykład jak mówimy o świętych, to możemy narysować aureole. Jak mówimy o Mikołaju, to możemy czapkę Mikołaja. Jak są te tematy o chrzcie, o wodzie i tak dalej, to jakąś kropelkę. Jak nam wyobraźnia podpowie, tak możemy dokładnie zrobić, czyli pieczątki rysowane. A jeżeli nie mamy dostępu do tego typu kredek, to możemy po prostu wykorzystać zwykłe kosmetyki do ciała, czyli jakieś tam szminki, kredki do oczu, to wszystko działa dokładnie tak samo i przede wszystkim nie uczula. U mnie na 800 dzieciaków do tej pory zdarzyły się dwa przypadki, dwie dziewczynki nie mogły mieć takich pieczątek. Zuzia po 2 latach już ma wyleczone atopowe zapalenie skóry i może, i Daria też już swoją alergię wyleczyła i też może, więc nie jest to wcale takie straszne. Natomiast jeżeli nie chcemy dzieciom robić takich pieczątek, to możemy im oczywiście dawać naklejki. No i tu się pojawia odwieczny problem, co z tymi naklejkami, jak je kupić i tak dalej. Każdy, myślę, tu ma swoje jakieś ulubione, swoje pomysły, ale ja odkryłam, że te naklejki możemy produkować sami. Za pomocą takich specjalnych przycisków. Te przyciski służą do tego, żeby wyciskać właśnie znaczki, które są tutaj narysowane. Robimy to za pomocą takiej folii przylepnej. Ona też jest dostępna w księgarniach w różnych kolorach. Możemy sobie taki pieczątek narobić mnóstwo. Ja je później nawet odklejałam, przyklejałam na koszulki foliowe, żeby szybciej mi szło odrywanie i przyklejanie dzieciom na bluzce. Też jest z tego dużo frajdy. Natomiast naklejki w przeciwieństwie do pieczątek lubią się gubić, a poza tym lubią się zamieniać. I później Wojtuś ma 5 naklejek za Jasia, Kacpra, Łukasza, Piotrka i siebie. I tak to później działa, ale możemy dzięki temu też dzieci nauczyć tego, że trzeba się dzielić. A jeżeli mamy jakieś karty pracy, książeczki albo pracujemy w szkole i mamy zeszyty, to możemy te pieczątki wykorzystać w taki sposób, że odcinamy je na przykład w rogu zeszytu. I wtedy takie dziecko będzie miało w rogu zeszytu aniołka. Na przykład za aktywność możemy tak liczyć punkty, no bo takie wycięcie jest nie do podrobienia. Takie stemple kosztują mniej więcej kilkanaście złotych. Też trzeba szukać albo w internecie, albo w księgarniach. A jeżeli nie chcemy tyle wydawać, to możemy za mniejszą kwotę kupić na przykład takie drewniane piecząteczki. Wyglądają one w ten sposób. I do tego są takie tusze malutkie i możemy taką pieczątkę właśnie do zeszytu komuś wkleić.
Na przykład przy lekcjach o Piśmie Świętym, jak ktoś dobrze zrobił zadanie, to ja mu właśnie takie Pismo Święte wklejałam. Jeżeli dobrze odpowiedział, to właśnie dostawał taką świecę, a jeżeli coś jeszcze było niezrobione, trzeba było poprawić, to dostawał takiego pracusia. I robiłam kiedyś to w zerówce również. W jednej z moich zerówek mieliśmy akurat taki rok, że mieliśmy książki. W tym momencie nie korzystam w ogóle z książek, chociaż polecam wydawnictwo Świętego Stanisława dla zerówki, tam też są moje materiały. I jedna dziewczynka mi powiedziała przy tych pieczątkach, bo tak się wszyscy starali, żeby dobrze zrobić: proszę pani, ja w życiu tak starannie nie kolorowałam. Takie dobre zmotywowanie dzieci do pracy sprawia, że i my nie męczymy się na zajęciach, i dzieci nie męczą się na naszych zajęciach. Czyli każdy z nas jest wygrany. Wtedy chodzenie do pracy staje się przyjemnością, a i dzieci wychodzą z wielkimi uśmiechami i zanoszą tę dobrą nowinę do domu, bo przy okazji opowiadania o tych radościach i emocjach, które były na zajęciach, opowiadają również o treści, czyli przenoszą Ewangelię, dobrą nowinę do swoich rodzin. No i myślę, że taka też powinna być nasza rola, rola katechetów. Na dzisiaj już się z Wami żegnam i zachęcam bardzo serdecznie. Jeżeli Wy macie jakieś ciekawe sposoby na motywowanie Waszych uczniów, Waszych dzieciaków do pracy, to podzielcie się nimi proszę w komentarzach. To nas na pewno wszystkich ubogaci i pomoże nam wzbogacić swój warsztat pracy. I pożegnam się z Wami tak, jak się żegnam tradycyjnie z dzieciakami. Pa! Bądźcie grzeczni!